20 godzin. Tyle mniej więcej potrzeba, żeby przejść z poziomu totalnego amatora do całkiem niezłego, średnio zaawansowanego w praktycznie wszystkim. Więc jeśli chcesz się nauczyć grać na gitarze albo jeździć na desce snowboardowej, może chcesz nauczyć się żonglować, chcesz nauczyć się nowego języka, albo na przykład chcesz celnie rzucać siekierą do tarczy, to potrzebujesz 20 godzin, żeby przyswoić tego typu nowe skille. Dziś opowiem o tym, jak to zrobić krok po kroku, żeby maksymalnie to wykorzystać i żeby po prostu efekt został osiągnięty. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, ja się nazywam Damian Bugański, to jest kanał Człowieku, Rusz się, a ta seria nazywa się Forma w 5 minut, czyli w 5 minut postaram się omówić coś fajnego związanego z aktywnością fizyczną, odżywianiem, czy też stylem życia, co powinno wpływać na to, że po prostu lepiej funkcjonujecie, jesteście sprawniejsi, zwinniejsi, zdrowsi itd., itd. Zazwyczaj omawiamy tutaj treści głównie treningowe, ale dziś będzie coś innego, ale myślę, że będzie to też bardzo, bardzo cenne dla wszystkich Was, bo mi się to osobiście bardzo przydało. Ja oczywiście wychodzę z założenia, że aktywność fizyczna jest ważna, trening jest ważny, ale robimy to po to, żeby móc korzystać jakby z tego sprawnego ciała i robić różne fajne rzeczy, żeby eksplorować nowe aktywności fizyczne, nowe sporty, uczyć się różnych fajnych bajerów itd., itd. Problem pojawia się wtedy, gdy okazuje się, że żeby się czegoś nauczyć, to musimy poświęcić bardzo dużo czasu, żeby to przyswoić i tak dalej. I bardzo często motywacja spada, zanim w ogóle zaczniemy. Nawet jest taka zasada o tym, że żeby czegoś się nauczyć, trzeba poświęcić na to 10 tysięcy godzin. No właśnie, a ja dzisiaj w tym materiale pokażę, jak to zrobić w 20 godzin. Myślę, że Wam się to bardzo przyda, więc teraz wrzucam sobie 5 minut na zegar i mierzę się z tematem. Pierwszy raz o metodzie nauki wszystkiego w 20 godzin przeczytałem w książce polskiego psychologa Miłosza Brzezińskiego, ale jest też na YouTubie TEDx, to jest? Czy TEDx? No po polsku to TEDx, ale chyba TEDx. Wykład na TEDx Josha Kaufmana, gdzie on też omawia ten temat. I teraz wszystko rozbija się o to, że my nie chcemy dochodzić do etapu totalnego wyjadacza, czyli eksperta w tej dziedzinie, tylko chcemy przejść od poziomu amatora do osoby takiej średnio zaawansowanej, która płynnie porusza się w danym temacie. I tutaj obaj panowie wyszczególniają taki pewien cykl zdarzeń, etap po etapie, które trzeba przejść, żeby daną umiejętność osiągnąć. Ja tutaj omówię 5 takich punktów, postaram się to omówić na jakimś takim konkretnym przykładzie, a Wy oglądając ten materiał, jeśli macie w głowie coś, czego się chcecie nauczyć, jakiś fajny skill lub umiejętność, cokolwiek, to przeróbcie sobie to na swoją wersję. Na potrzeby tego eksperymentu przyjmijmy, że chcę nauczyć się skakać na skakance, tak jak skaczą bokserzy, czyli trochę takich normalnych skoków, trochę fajnych trików itd., itd. Więc punkt numer 1 to jest wyznaczyć ten cel, czyli to, co chcemy osiągnąć, do jakiego etapu chcemy dojść. W moim przypadku właśnie byłoby to takie skakanie po bokserskiemu, czyli skaczę, wykonuję sobie różnego rodzaju przeskoki, triki, bajery itd., itd., a na przykład jakby ktoś się chciał uczyć języka, to na przykład mógłby za cel sobie postawić dogadać się na wakacjach. Czyli punkt numer 1, wyznaczamy docelowy cel, który chcemy osiągnąć po tych 20 godzinach. Punkt numer 2, rozłóż sobie tą dużą umiejętność na małe elementy, tak żeby było już tak prosto, żeby prościej się nie dało. Czyli w moim przypadku, jeśli ja się uczę skakać na skakance, to na początku mogę uczyć się pracy samego nadgarstka i obracać samą skakankę. Potem bez skakanki mogę uczyć się tylko podskakiwać, żeby w ogóle nogi się nauczyły. Później mógłbym sobie to synchronizować, ręce z nogami. Stopniowo uczyłbym się skakać coraz bardziej płynnie, a gdybym ogarnął takie podstawowe skakanie, to dopiero wtedy dołożyłbym naukę jakichś trików. Najpierw triki pojedynczo, najpierw jeden, później drugi, trzeci, a potem jak już by mi to wszystko wychodziło, to próbowałbym to wszystko łączyć w całość, tak aby uzyskać płynny efekt. Jeśli ktoś chciałby się uczyć języka, to na przykład mógłby sobie to podzielić na naukę słówek, później no i tak dalej, i tak dalej, więc to już zależy od przypadku. Punkt numer 3 to jest zdobywanie wiedzy, czyli czytaj, pytaj, dowiaduj się. I teraz tylko trzeba tutaj zastrzec jedną rzecz, bo często my, jak się czymś interesujemy, to zaczynamy się właśnie czytać o tym, dowiadywać się, słuchać podcastów, oglądać YouTube'a, czytać artykuły, czytać książki itd., itd. I bardzo często odwlekamy samą robotę. A tutaj, jeśli sobie to wszystko, tak jak w punkcie 2, rozbijemy na drobne elementy, to tak naprawdę nie ma na co czekać, nie ma co się edukować w nieskończoność, tylko po prostu trzeba działać, bo bardzo często nie potrzebujemy tutaj żadnej filozofii, tylko po prostu działania, działania, działania. Dlatego tutaj namawiam Was bardzo często do rozruszników porannych, takiej 5-minutowej porannej gimnastyki, bo właśnie o to działanie się tutaj rozchodzi. Więc punkt numer 3, dowiedz się jak najwięcej, ale tylko tyle, ile potrzebujesz, żeby rozpocząć cały proces. Punkt numer 4. Usuń przeszkody, czyli trzeba tutaj znaleźć sobie w ogóle przestrzeń do tego, żeby danej czynności się uczyć. Jeśli chodzi o mnie, no to musiałbym sobie wygospodarować tą przestrzeń, na przykład albo ćwiczyć w pokoju, albo w ogrodzie, albo na przykład ustalić sobie, że regularnie będę wychodził na plac zabaw i tam będę ćwiczył skakanie na skakance. Musiałbym ustalić z żoną, żeby na chwilę przejęła dzieciaki, żebym mógł te 40 minut w ciągu dnia wygospodarować na naukę tego nowego elementu. I tutaj każdy ma troszeczkę inaczej. Jeden potrzebuje chodzić z tą skakanką cały czas gdzieś pod rękę i o niej pamiętać. Kto inny musi zainstalować aplikację, która mu przypomni o nauce języka, albo ktoś sobie musi to wpisać w kalendarz, ale generalnie chodzi o to, żeby w ogóle wywołać takie warunki, które umożliwią nam wykonywanie danej czynności. No bo niestety, jeśli tego nie zrobimy, to się okaże drugiego dnia, że no sorry, niestety, chciałem się uczyć skakać na skakance, ale nie mam skakanki, to pewnie się nie da. Więc trzeba usunąć te przeszkody i stworzyć warunki do tego, żeby się dało. Punkt numer 5, dopełnienie całości, to jest kontrakt z samym sobą. No bo ile razy mieliśmy tak, że coś zaczynaliśmy, okazało się, że nam trochę nie wychodzi, są jakieś, powoduje to taki jakiś dyskomfort w nas i stwierdzaliśmy, że dobra, to tam to zostawiamy. Chodzi tutaj o to, żeby te 20 godzin przepracować, czyli 20 godzin to jest 40 minut przez miesiąc. Więc podpisuję kontrakt z samym sobą, że choćby skały, to ja będę pracował, będę działał, a efekt ocenię dopiero po tych 20 godzinach, czyli po miesiącu. Więc no, to jest jakby niezbędne, bo to nas też uczy tego, żeby bez względu na to, jaka jest droga, to żeby dążyć do tego celu, później bardzo łatwo to przełożyć w zasadzie na każdy aspekt życia. Więc to był punkt numer 5, kontrakt z samym sobą na to, żeby wykonać cały plan. 5 punktów, mega prostych, i jeśli te 5 punktów sobie przerobimy, przeznaczymy na daną umiejętność 20 godzin, czyli 40 minut codziennie przez miesiąc, to gwarantuję, że po prostu każdy tego typu skill jesteśmy w stanie rozpracować i uczyć się fajnych rzeczy, więc bardzo serdecznie do tego namawiam. W ogóle to jestem ciekaw, czy macie tutaj jakieś pomysły, czego byście się chcieli nauczyć, co chcecie eksplorować. Napiszcie w komentarzu, być może wyjdzie nam z tego fajna rozmowa. Ja nie mam pojęcia, czy się zmieściłem w 5 minutach, pewnie standardowo nie, już tutaj zegar na pewno dawno wybił te 5 minut, no ale spoko, no musimy podchodzić tutaj do tej rzeczywistości elastycznie. Tymczasem to tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Standardowo zachęcam do tego, żeby zasubskrybować, zostawić dzwoneczek, polecić materiały znajomym, niech nas tutaj przybywa, a my widzimy się oczywiście niebawem w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, cześć!